Jak być na wycieczce, to trzeba zajść do Lidla. Także Wenus jest w tej chwili w hiszpańskim Lidlu i chcę Wam pokazać fajne produkty, fajne rzeczy. Jest bardzo dużo ludzi, mam nadzieję, uda mi się coś nagrać, ale całkiem ciekawe, fajne rzeczy wynalazłam. Już Wam pokazuję. Właśnie patrząc tu po zamrażarkach, zobaczcie, jakie fajne różne muszelki można zamrożone to wszystko jest kupić. Jakie wielkie, właśnie nawet nie wiem, co to jest, jakieś raki, nie wiem, ciekawe, wszystko zamrożone, mule, muszle, krewetki, tu jakieś coś jeszcze, tu znowu jakieś muszelki. Oczywiście są też różne barany, widzę, ale chyba nie islandzkie, no ale barany są. O, i ja jestem też w kamerze. Są moje ulubione deserki, których na Islandii niestety nie ma. I jako ciekawostkę pokażę Wam, no, jogurt grecki, tutaj te wszystkie rzeczy, co są, ale zobaczcie, jest skir. Skir islandzki w hiszpańskim sklepie na Teneryfie. Bardzo to ciekawe jest. Jak widzicie, produkty są podobne, lokalne oczywiście też, ale ogólnie podobne są. I to mnie bardzo zainteresowało, mi się bardzo to spodobało, że właśnie można wziąć taką łychę, nałożyć sobie bułkę, tu z tej strony ją wyrzucić i nie trzeba się pchać, brudzić rąk, ani nikt tego też przede wszystkim nie dotyka. Także mają całkiem fajny system, jeżeli chodzi o wyciąganie tych produktów. Jechałam z Wielkiej Góry, taka kręta droga, o matko, niewyobrażalne. Islandzkie drogi się chowają w porównaniu z tymi drogami z Teneryfy. I powiem tak, po prostu tyle, ile zakrętów było, przyjechałam tak zakręcona, jeszcze na dole nie jestem. W tym Lidlu się zatrzymałam po prostu, żeby coś sobie do jedzenia kupić, bo tam, gdzie mieszkam, po prostu nie ma takiego sklepu. I aż po prostu mnie przymuliło w tej chwili, normalnie szok, ale zobaczcie, gdzie jestem. Jest to Tamaimo, a ja jadę w tej chwili do Los Gigantes, to takie wielkie góry są, ogromne. Nie wiem, po co tu skręciłam, jakbym gór nie widziała, ale Boże, gorąco. Słuchajcie, po prostu jest listopad, ja nie wierzę, że jak ja w środę wrócę po prostu na Islandię, to będę być w tej ciemności, będę musiała być i w ogóle będzie zimno, a tu mi za ciepło i to nie ma środka. Wypożyczyłam sobie takie małe główienko, Volkswagen, ale spoko jedzie. O, widać, nagrywam, jestem, tak? Spoko się nim jedzie, wsiadam do środka, gdyż po prostu... O Jezu, tu jeszcze gorzej, no ale cóż. Siatkę, lodówkę kupiłam, to może dojadą moje produkty. Tak wyglądają właśnie góry Los Gigantes. Nie bardzo jest jak zaparkować, jest tragicznie z parkingiem. Ja mistrzem kierownicy jednak nie jestem, także się nie wciskam. Zobaczcie, banany. Tak wyglądają wszędzie właśnie banany. I tu nawet widać na załączonym obrazku są i tam. I tak właśnie to wszystko wygląda w naturze. Szkoda, że u nas tak nie może rosnąć, by wyszedł se człowiek tylko i tak na bananka se skoczył, nie? No, także tam jeszcze raz Los Gigantes. Niesamowicie wysokie góry. A ja właśnie będę podążać też pod te niesamowicie wysokie góry. Na tej górce piękne właśnie drzewko jest. Nie wiem, to jak fikus Benjamina wygląda. Można kupić jakieś jabłka. Jest też sklep, o właśnie, sklep z owocami. Bardzo ciekawe miejsce. Widoki są nieziemskie, ale to jest najlepsze. Osioł. Osioł, który tu stoi i prawdopodobnie właśnie tak jak ja, wszyscy stają do tego sklepu, żeby zobaczyć tego osła. No. Osioł, pokaż się. Halo. Koniowaty. Fajny jesteś, ale nie będę podchodzić, bo ty mnie coś zrobisz. Już idzie chyba właściciel.
To pokażę tylko tak chwilowo z samochodu, bo nawet nie wychodzę, zerwał się wiatr. I w ogóle zimny taki wiatr jest, jak widzicie tam na szczycie gór, takie pędzą zimne masy powietrza. Wygląda to zupełnie jak las, jakby choinki były. Na pewno to nie są nasze choinki, ale właśnie zmierzam tą górą i już któryś przystanek robię, bo mi się po prostu kręci w głowie. Nie mogę nic nagrać, żeby wam pokazać, nie mam jak tutaj zaczepić kamery nawet i taki minus tego jest. Zagłówki w samochodzie też są takie, że nie mogę włożyć jakoś tej kamery. No ale tak jak właśnie chciałam wam pokazać, jak to widać, jaka różnica temperatur potrafi być, bo właśnie jest to wyspa. No, zerwała się całkiem spora wichura. Te masy powietrza to naprawdę pędzą. Niesamowite jest to. Jakby po prostu wiatr tak lał, ale wiatr, deszcz lał, ale no niesamowicie to wygląda i niesamowicie zimno się w tej chwili zrobiło, więc ja nie wychodzę z samochodu, bo w sukience siedzę i po prostu jest mi za zimno. A te choinki to, no mówię, a nie są nasze choinki, ale jakieś takie choinkowate coś stoi, nie znam się na tym. I jadę sobie dalej do jednej miejscowości i będę wracać do domu, bo wam powiem, że ta droga mnie po prostu bardzo zmęczyła, boli mnie już głowa. No ale tu o, las jest, o i widać właśnie fajne choineczki. Nigdy bym nie przypuszczała, że na Teneryfie mają takie lasy. Zobaczcie, normalnie są te choinki. Piękny las jest. A w ogóle tam z tyłu, na końcu jakby tej drogi widać lawę. Taką zupełnie taką samą jak na Islandii jest lawa. Także jest to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, naprawdę zjawiskowe. Jest tu zimno. Tutaj już jest zimno. No, także jak chcecie się wybrać na Teneryfę, to musicie zabrać dwa komplety ubrań. Takie ciepłe majtki i właśnie takie stroje kąpielowe. I to jest listopad, także właśnie trzeba bardzo zwrócić na to uwagę, że na szczytach gór albo na północy tam Islandii, na północy wyspy jest zimno, padać deszcz może, na południu tego nie ma, także są dwa zupełnie inne klimaty, klimat europejski i afrykański, jak się dowiedziałam. No, a ja jadę dalej i zobaczę, gdzie dojadę, ponieważ jadę i końca nie widać. Fajna wycieczka się zrobiła z tego, długa. Widzicie, jak wyglądają kaktusy? Piękne, duże i kujące. Myślę, że jest po prostu tak doskonale, że komentować nie muszę. Widoki zapierające dech w piersiach, fale, góry, klaksony. Ponieważ jak się okazało, tutaj właśnie pozdrawiają się na ulicy znajomi, trąbią sobie, cześć, cześć, to ja. Zatrzymują się również, żeby sobie pogadać, podobnie na Islandii też się zatrzymują. Ale widok, już wam pokazuję. No właśnie, tu się zgubiłam wczoraj i dzisiaj przyjechałam, bo przyjeżdżam obok. No i dalej te kaktusy. Kaktusy, które mnie po prostu zadziwiają. W jakiej ilości, w jakiej wielkości. Ile tego tu jest? Wybaczcie, nie będę go dotykać i głaskać, bo nie mam na to ochoty. Ale przyjechałam tutaj, bo tutaj jest drzewo. Słynne drzewo, które ponoć bardzo duże jest. I właśnie będę go szukać. Jakiś park jest. I zobaczę, co tam widać. To jest wszystko to, co na naszej wycieczce nie pokazano w ogóle ludziom, czyli po raz
kolejny. Po raz kolejny właśnie widać, jak to jest dobrze samemu jednak podróżować, nie brać żadnych biur, ani po prostu nie wynajmować nikogo. Dobrze jest po prostu sprawdzić sobie wcześniej i po prostu objeżdżać to. No, zależy w jakim kraju, z jakimi możliwościami, no ale tak ogólnie. Już Wam pokazuję widok. Na pewno pokażę Wam banany, ponieważ jest to coś ciekawego, niespotykanego u nas, więc musicie koniecznie zobaczyć banany. O, i tam właśnie widać, banany rosną. O, tam. Tam. Banany i różne te bambusy. O, i pomarańcze tam właśnie widać na drzewku. Także widzicie, całkiem elegancko jest. I jest to bardzo naprawdę przyjemne popatrzeć sobie. Tu jest właśnie ten park. I sami widzicie po prostu, jaka to była dziwna wycieczka, że przewodniczka zawiozła wszystkich tutaj i nie wprowadziła ludzi w ogóle do tego parku, gdzie to uważam jest pewną atrakcją, jakby nie było. Tylko tam na górze jest sklepik i do tego sklepiku kazała ludziom iść.